Ja od początku chyba się fascynowałam filmem, bo już w takim okresie szkoły ogólnokształcącej chodziłam do klubu, dyskusyjnego klubu filmowego. Poza tym no, troszkę też jakoś zainteresowanie filmem wynikało z domu, ponieważ ojciec był kierownikiem literackim w zespole filmowym, który poprzedzał właśnie zespół Tor, nazywał się Droga. Także poznawałam jakichś ludzi z branży filmowej. Potem raz czy drugi byłam na planie i wydawało mi się, że to jest bardzo interesujące. A poza tym, jak to bywa, w okresie, kiedy trzeba podejmować jakieś decyzje życiowe, co po maturze, miałam taki pomysł, żeby pójść do szkoły filmowej na wydział operatorski. I to, co powtarzam, że właściwie taką osobą, która mi jakoś od tego pomysłu odwiodła, to był operator Mieczysław Jachoda, który uważał, że to nie jest zawód dla kobiety, że to jest zawód jakby ciężki fizycznie i poza tym no, nie każdy sobie daje radę z taką kamerą, którą się nosiło wtedy Arnie, 18 kilo na ramieniu. I wtedy się zdecydowałam, że póki dojrzeję jeszcze do takich decyzji jakby ostatecznych, to należy pójść na studia, które są takie no rozwojowe, ogólnokulturalne, więc w związku z tym, jako panienka z dobrego domu, wybrałam oczywiście historię sztuki. Ale byłam dość niecierpliwa, także po czwartym roku, kiedy już miałam jakby wyznaczony termin i temat pracy magisterskiej, w związku z tym troszkę się ma mniej jakby obowiązków, zaczęłam się bardzo intensywnie jakby tak powiedziałabym kręcić, czy jest szansa, żeby w ogóle podjąć pracę zawodową przy realizacji filmów. No i tak się złożyło, że pan dyrektor Kniaziołódzki, który był wówczas dyrektorem wytwórni filmowej, wtedy się nazywała Filmów Dokumentalnych na Chełmskiej, kiedyś była okazja, że się mogła z nim spotkać i powiedział, że no, że mogę zacząć od takich jakby stopni troszkę niższych, czyli tego, co się nazywa asystenturą. No i otrzymałam etat asystenta kostiumografa. A to, co zawsze właściwie w sposób taki naturalny przebiega, to jest to, że często kobiety po prostu zaczynają tą swoją karierę czy doświadczenia filmowe właśnie od takiej sfery jakby kobiecej, projektowania kostiumu. No i tak się właściwie zaczęło. Pamiętam, na który się właściwie najbardziej powołuję, ponieważ to był taki film dość, no powiedziałabym, niezwykły ze względu na rozmach, ale jednocześnie też na pewnego rodzaju jakby polityczne zamówienie, bo to był taki film epicki, dwuseryjny i ze względu też na to, że właściwie bardzo wiele osób wtedy w ogóle po prostu zaczęło swoją pracę w filmie i tam właściwie też spotkałam i Alana Starskiego, i Magdę Tesławską, i Michała Sulkiewicza, no i był to wielki z rozmachem film, który się dział jakby w dwóch płaszczyznach czasowych, to znaczy i wojna, ale jednocześnie też miał sekwencje swoje współczesne, no i parę amantów grał Andrzej Seberyn i Barbara Brylska, która grała zresztą podwójną rolę i matki, i córki. A film się nazywał Album Polski w reżyserii Jana Rybkowskiego. No i był takim, powiedziałabym, wrzuceniem mnie do głębokiej wody, bo jako asystentka po prostu byłam zmuszona, żeby się jakby na gorąco edukować z różnych tajemnych mi jeszcze wtedy zagadnień. To znaczy, że nocą po prostu zbertować, jak wyglądają oznaczenia armii Wehrmachtu niemieckiej, czy SS, czy tam policji kolejowej, także po prostu troszkę ta edukacja szła jakby na żywo. No a poza tym też byłam kiedyś dumna, kiedy musiałam ubrać kolumnę tysiąca jeńców niemieckich, także to był jakiś sprawdzian, że poza jakimś, nie wiem, talentem i wyobraźnią czasami trzeba sobie dawać radę też organizacyjnie. Pierwsze doświadczenia były związane z ulicą Chełmską, czyli wytwórnią filmów dokumentalnych, bo tam uzyskałam etat. Poza tym no miałam trochę szczęścia, że dość szybko, jak to się mi awansowałam do pracy samodzielnej, ale też przeszłam przez doświadczenia jakichś
filmów historycznych, których też jest jako asystentka, także robiłam jakieś dwie nowale według prozy Boccaccio i taki film kostiumowy, który się nazywał Matteo Falcone, a którym już właściwie sama nie pamiętałam. Ale dość szybko tak się złożyło, że dostałam propozycję do filmu kostiumowego, stylowego, Zazdrość i medycyna, i to był właściwie mój pierwszy kontakt z reżyserem, któremu byłam przez lata, jak to się mówi, wierna, a który jednocześnie też był wobec mnie jakby osobą, która zawsze do swoich produkcji zapraszała. Był to film właśnie Zazdrość i medycyna. Realizowaliśmy go, co prawda, produkcyjnie w Łodzi, to znaczy kierownictwo produkcji było uplasowane w wytwórni łódzkiej, natomiast właściwie jednak żeśmy go realizowali przede wszystkim w Krynicy i w Muszynie, szukając jakby odpowiedniej oprawy do filmu, który się dzieje w latach 30. Natomiast dość szybko jakby się zorientowałam i to muszę przyznać się, że pomimo, że zrobiłam 16 projektów kostiumowych, oprawy takie właśnie odnoszące się do postaci aktorów i jakby bohaterów. I jednak to był taki czas, kiedy tych filmów jakby historycznych nie było za dużo. Realizowały się przede wszystkim filmy współczesne, albo przynajmniej na moim etapie, że tak powiem, wtajemniczenia. I tak mi się wydało to nużące, że właściwie trochę działam jakby, no tak jak współczesna stylistka, że trzeba się z aktorem umawiać, trzeba zobaczyć jego garderobę, co ma w szafie, wybrać odpowiednią marynarkę, spodnie, a dodać płaszcz. I wtedy wydawało mi się, że to chyba nie jest to, co mnie najbardziej interesuje. I ponieważ na mojej drodze życiowej, zawodowej pojawił się pan Tadeusz Bybult, który był no dla mnie jakby bardzo ważny, ponieważ przede wszystkim no w jakiś sposób był też mentorem i mistrzem dla wielu późniejszych samodzielnych scenografów. Natomiast przez kontakt i przez współpracę, która się zresztą no, układała przez wiele lat, on się zorientował, że ja jestem dość jakby zainteresowana przedmiotami, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy to było naturalne, że jako historyk sztuki no, miałam taką ciekawość, prawda, do docierania, co to jest za przedmiot, z jakiej epoki, jakie ma cechy wyróżniające. No i któregoś razu mi po prostu zaproponował, czy by mnie współpracowała przy takim planie, projekcie, który się właśnie pojawia, serial historyczny. Propozycja dekoracji wnętrz, właściwie jakby w takiej współpracy z drugim bardzo wybitnym człowiekiem scenografii polskiej, Maciejem Putowskim, dała po prostu dla mnie taką szansę, że po pierwsze mogłam się znaleźć jak ktoś w konkretnej epoce, co mnie bardzo interesowało. Poza tym dawało też szansę na poznania zupełnie jakby innych zagadnień i było takim nowym wyzwaniem. To znaczy zawsze stawiamy sobie jakieś nowe cele i próbujemy jakby sprawdzić, jak sobie z tym dajemy radę. Także to doświadczenie było niesłychanie interesujące, tym bardziej, że miałam możliwość przyjrzenia się takiej kuchni scenograficznej, to znaczy zobaczyć, jak są budowane dekoracje w studio na hali zdjęciowej, ale jednocześnie było bardzo dużo też zdjęć w tak zwanym plenerze, prawda, jakby w przestrzeni, która była też okiełznana przez scenografa, ponieważ do tego filmu Zaklęty dwór pan Tadeusz Bybult postawił wielką dekorację takiego dworu renesansowego, który zresztą nawet tak przeszło troszkę do anegdoty, że pokazywano zdjęcia tego obiektu studentom historii sztuki i zadawano pytanie, gdzie taki dwór w Polsce właśnie istnieje i wiele osób się dawało na to nabrać. Ale to, co ważne i co myślę, że w ogóle chyba jest niesłychanie istotne, to znaczy przejść taką drogę takiego no, jakby wtajemniczenia, ale przy boku mistrza, to znaczy, że z jednej strony jako współpracownik człowiek się czuje bardziej bezpiecznie, bo może się odnieść do jego doświadczeń, rad, czy powiedzmy, no nie wiem, jakichś wskazówek, które potem są jakimś poznaniem, że tak powiem, tej strony rzemieślniczej, ale pan Tadeusz Bybult był też taką osobowością niezwykłą. To znaczy, że po prostu był
człowiekiem niesłychanie wykształconym, oczywiście z zawodu architekt, ale o wielkiej wiedzy też, jakby powiedzieć, historyczno-sztucznej, to znaczy umiejący rozpoznać właściwie każdy przedmiot i często w ogóle bywał konsultantem nawet w jakichś galeriach antykwarycznych, kiedy właściciele nie do końca byli pewni, że to, co mają u siebie w sprzedaży, jest przedmiotem akurat z tej dekady czy innej. Ale jednocześnie pan Tadeusz Wybórt i z Maćkiem mieliśmy taką jakby niezwykłą też okoliczność, jeżeli tak można powiedzieć, że wtedy wytwórni filmów fabularnych w Łodzi, na Łąkowej, był taki specjalny korytarz, w którym się mieściły pracownie scenograficzne. I tam właściwie każdy film i każda pracownia była takim quasi domem. To znaczy, że ja jako warszawianka przecież przyjeżdżałam do pracy do Łodzi na prawie cały tydzień od poniedziałku do soboty. I poza Grand Hotelem, w którym już miałam właściwie apartament na kilka dobrych lat, to była taka przestrzeń, w której żeśmy po prostu stworzyli jakby taką namiastkę domu. Maciek Płutowski, który był osobą, no, taki, jakby powiedzieć, sybarytą i dość, powiedziałabym, o takich potrzebach wygodnego życia, także, że przywiózł jakieś różne sprzęty z domu, a przede wszystkim przywiózł całą aparaturę muzyczną. Także w godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy się kończył plan, następowała zupełnie jakaś inna forma tego życia wspólnego, ponieważ stanowiliśmy taką, no, małą rodzinę. To znaczy, że nawet się tam robiło jakieś kolacje, albo się słuchało muzyki, albo się w ogóle rozmawiało. I to było fantastyczne. I to był jakby taki dla mnie okres, kiedy miałam poczucie, że ten kierunek ma sens, ponieważ czuję, jak się rozwijam, jak nabieram doświadczenia, jak nabieram pewności. Także takie były początki na drodze jakby dekoratora wnętrz. Mój kontakt z wytwórnią łódzką, taką, co zawsze się mówiła, wytwórnia na ulicy Łąkowej, to właściwie, chyba jakbym obliczyła, to jest prawie ponad 10 lat w ogóle dojazdu do pracy do Łodzi, co jest troszkę jakby dziwne, ale wytwórnia filmów fabularnych w Łodzi na ulicy Łąkowej tym się wyróżniała. Może jeszcze jakby taką podobną jakby w profilu stanowiła wytwórnia we Wrocławiu, kiedy miała absolutne zaplecze. To znaczy zaplecze jakby takich usług profesjonalnych, gdzie istniały szereg pracowni o pewnej specyfice, to znaczy, że dla pracującego scenografa miał on wsparcie przede wszystkim, no, w gronie fantastycznych rzemieślników. To znaczy coś, co jest teraz jakby zupełnie nieistniejąca, że tak powiem, sfera, ponieważ tam byli pracownicy, którzy nawet, jak pamiętam, mówili, że pracowali przy pierwszym filmie, jaki powstał na ulicy Łąkowej, to znaczy Zakazanych Piosenkach. I to było, no, fantastyczne, czy nawet powiedziałabym fenomenalne, że często się przychodziło do konkretnej pracowni, czy do Wydziału Budowy Dekoracji generalnie, ale czy do solarni, czy do makieciarni, czy do malarni z projektem, to często bywało tak, że taki jeszcze niepewny jakby scenograf uzyskiwał ogromną pomoc w taką właśnie formie doświadczenia, że ci majstrowie, ci, no, fantastyczni zupełnie rzemieślnicy potrafili nawet czasami projekt wyśmiać, za to proponując coś, co było konkretne, wykonalne i dające gwarancję, że się nie rozsypie w pierwszym dniu zdjęciowym. Także ja pamiętam jakby ten kontakt, no, jak z najlepszej strony. Ja pamiętam, że jako dekorator wnętrzy to była też taka dziedzina, która jest przypisana tej specjalności, to znaczy współpraca z tapicerami, to znaczy pracownia tapicerska. I tak się też zdarzyło i to przeszło nawet, powiedziałabym, do takiej całej fali wspomnień, które były poświęcone wytwórni naukowej, gdzie wszyscy zaznaczali i jakby podnosili jakby wagę tej współpracy, że często się po prostu uczyli nawet od tych rzemieślników konkretnego fachu. To znaczy, że kilka dekoratorów wnętrz zawsze się powoływało na to, że
że po prostu praca z panem X czy Y w tapicerni pozwoliła mi poznać jakby tajniki tej profesji czy tej branży. Także to wspominamy niesłychanie mile. Wytwórnia w Łodzi była jakby obiektem dość rozległym. Były dwa piętra, gdzie na korytarzu jakby każdy pokój to było inne kierownictwo produkcji filmu, ale żeśmy jednak ze sobą mieli kontakt, ponieważ jak wspominałam, właśnie ten korytarz, gdzie się odbywały posiłki, gdzie były ustalenia, gdzie były rozmowy, ten tramwaj, bo tak zresztą był charakterystyczny, że miał takie przedziały, to było coś, co po prostu nas wszystkich integrowało. To znaczy coś odmiennego od stylu pracy obecnie, ponieważ wtedy nawet, może nie było do końca jakby dobrym takim zwyczajem, żeby się pojawić na hali i podglądać, co kolega wykonał, jak zaprojektowane są jego dekoracje, ale do takiej kurtuazji należało to, że należało się spytać, czy mogę zajrzeć do ciebie na halę. No i zazwyczaj było przyzwolenie i wtedy czasami się zazdrościło, jakie wspaniałe powstają dekoracje u konkurencji. Ten rodzaj jakby integrowania się w tej przestrzeni, która cały czas ma taką właśnie jakby symboliczną nazwę tramwaj i która miała tak architektonicznie jakby takie wydzielone boksy, oczywiście, że powodował, że bardziej byliśmy jakby zaprzyjaźnieni, że tak powiem, no scenografowie ze scenografami, ale to nie znaczy, że ta przyjaźń, która się często po prostu rozwijała na różne jakby dyscypliny, także i widziało się grono, nie wiem, kierownika produkcji, który był otoczony jakby swoimi współpracownikami i często się w ogóle siedziało i z, nie wiem, z rekwizytorem, żeby ustalić jakby budżet filmu czy coś takiego. To, co to charakteryzuje w ogóle środowisko filmowe, to myślę, że ono stanowi taką rodzinę. To znaczy, to jest jakby wyróżnik chyba tej branży, gdzie po prostu ludzie są ze sobą na kilka miesięcy zespoleni przez specyfikę filmu, przez te wyjazdy w plener. Także ja kiedyś żartowałam, że mój kolega chyba więcej czasu spędza ze mną przy produkcji kolejnych jakby wspólnych filmów niż z własną żoną. Ja w sensie etatowym byłam związana z przedsiębiorcą realizacji filmów, zespołu filmowego. I ponieważ po dość krótkim czasie jakby z tego etatu wytwórni filmowej na Chełmskiej przeniosłam się do zespołu, ponieważ to dawało mi taką możliwość, że w ramach tamtego jakby zakotwiczenia, że tak powiem, zawodowego, miałam szansę, że po prostu przy kolejnych filmach będę mogła awansować. I to trzeba powiedzieć, że to było w pewnym sensie zhierarchizowane, ponieważ fakt, że osoby mogły przejść jakby kolejne stopnie w tajemniczeniu i takiego jakby no, zaawansowania w sensie umocowania, że tak powiem, formalnego. Ale to miało też dobrą stronę, to znaczy to, że po prostu nie przychodziły osoby z ulicy, znikąd, tylko po prostu rozwijający się pracownicy filmu przechodzili przez wszystkie stopnie jakby tej hierarchii, żeby dojść do samodzielności w branży. Więc ja jestem akurat takim przypadkiem, która była po prostu kostiumografem, dekoratorem wnętrz, czy miała też na koncie swoje filmy samodzielnie, scenograficznie realizowane. Także muszę powiedzieć, że w pewnym sensie teraz to jest dla mnie też taka płaszczyzna, która daje mi podzielenie się doświadczeniami ze studentami, gdzie uczę w Szkole Filmowej i na Akademii Sztuk Pięknych. I w związku z tym jakby w zależności od zagadnienia, o tym, co jest takim zadaniem naszym wspólnym, to mogę również jakby dzielić się doświadczeniami, czy jako kostiumograf, czy jako dekorator wnętrz, czy jak zorganizować przestrzeń scenograficzną. Także że myślę, że nie byłam taka tylko jakby no, w jednym profilu, że tak powiem, kształcona i rozwijałam się, także te doświadczenia się skupiły po prostu w całość i myślę, że z tego teraz mogę jakby pożytkować wiedzę do podzielenia się z młodymi. Ja wspomniałam, że pracowałam właściwie przy filmach realizowanych przez kierownictwa produkcji
osadzone w Łodzi, czy to była właśnie produkcja wytwórni filmowej, czy powiedzmy takie, które może miały po prostu, nie wiem, korzenie formalne jakby warszawskie, ale były realizowane w Łodzi, no chyba prawie koło 15 lat. Ale też muszę przyznać, że w połowie lat 80. dostałam propozycję kolejnego filmu z Januszem Majewskim, to był CK Dezerterów, i po dwóch filmach realizacji współpracy z panem Jerzym Wojciechem Hasem, czy Wojciechem Jerzym Hasem, przeniosłam się z powrotem do Warszawy i właściwie już wtedy jakby wróciłam do swojego miasta. Także ten okres transformacji, który nastąpił po 89 roku, kiedy kinematografia państwowa przestała istnieć, przyszło kino prywatnych producentów, ja już nie miałam takiej jakby bezpośredniej relacji z wytwórnią Nałękowej. Natomiast nie ukrywam, że z różnych powodów musiałam przyjeżdżać po prostu do magazynu rekwizytów czy kostiumów. I wtedy właściwie byłam świadkiem absolutnie przygnębiającej, wręcz no, przerażającej agonii tej wytwórni. To znaczy, że ta struktura państwowa jakby sobie na początku zupełnie nie mogła dać rady. I z wielką przygrością, i to wiele osób o tym wspomina, że chodząc po terenie wytwórni oglądało na halach zdjęciowych, no, znaczy ze względów jakby ekonomicznych wytwórnia, która po prostu nagle jakby bez wsparcia mecenasa państwowego dawała sobie coraz trudniej radę. Po prostu część hal zdjęciowych było przezmienionych na magazyny. W Łodzi zrealizowałam kilka lub może nawet kilkanaście filmów, ale myślę, że bardzo jakby istotne było to, że pełniąc już tą funkcję i jakby zajmując się tą specjalnością dekoratora wnętrz, Łódź była dla mnie takim, jakby to powiedzieć, poletkiem, poligonem czy przestrzenią, która niesłychanie wspomagała, że tak powiem, tą specjalność, ponieważ jest to miasto, które, szczerze mówiąc, w odróżnieniu od Warszawy, jakoś się zachowało. Czyli wobec tego, w moich jakby potrzebach tworzenia dekoracji, miałam szansę docierać do bardzo różnych osób. I szczerze mówiąc, mam takie poczucie, że chyba odwiedziłam wszystkich żyjących potomków łódzkich fabrykantów, poszukując jakichś wspaniałych mebli historycznych czy przedmiotów. I to była taka przestrzeń, gdzie miałam też jakby szansę w ogóle obcować absolutnie z oryginalnymi tradycyjnie z epoki przedmiotami, które nadawały tym dekoracjom taki kolor właśnie autentyczności. I to, szczerze mówiąc, to jest też taki rodzaj czegoś, co mnie niesłychanie pasjonuje. To znaczy po prostu móc dotknąć, czy obejrzeć, czy wybrać, czy zdecydować przedmiot, który ma być rekwizytem filmowym, a który daje mi po prostu szansę, że nie jestem zdana tylko na magazyny rekwizytów wytwórni, natomiast po prostu daje mi możliwość uzupełniania przedmiotów, obrazów, grafik, bibelotów do dekoracji, które powstawały. Fakt, że w swojej filmografii mogę jakby sprecyzować, że bardziej mnie interesują filmy stylowe, filmy z epoki niż współczesne, no to było po prostu taka możliwość, że ta Łódź jakaś była bardzo wspomagająca. I poza tym, no, tak różne robiłam filmy, bo to były i filmy, które trzeba było wykreować jakby od początku, czyli scenografia tworzyła jakiś świat, który już absolutnie nie istnieje, jak w przypadku powiedzmy takich filmów no, z połowy XVI wieku, czy dwa takie filmy dość znaczące wtedy dobrze i odbierane jako pewna superprodukcja, to była Królowa Bona, taki serial właśnie też z Januszem Majewskim i potem film, który powstał jakby na bazie tych materiałów nakręconych, a jeszcze niewykorzystanych, Epitafium Barbary Radziwiłłównej, ale robiłam też filmy, które działy się i
wieku XIX i w tak zwanym okresie międzywojennym, co architektura willi, pałaców, rezydencji łódzkich dawało po prostu też niesłychanie jakąś dużą możliwość wyboru obiektów zdjęciowych, gdzie scenografowie po prostu musieli tylko decydować, czy w Pałacu Gromana, czy powiedzmy, nie wiem, w willi Scheiblera będą lokacje. Poza tym często się też tak zdarza, że są jakieś potrzeby realizacji filmów, które są jakby właśnie w małej mieścinie czy na wsi, także te wszystkie jakby przestrzenie powiatów należących do aglomeracji łódzkiej dawały też możliwość, że można było jeszcze znaleźć jakieś domy kryte słomą albo jakieś, nie wiem, zabudowania, niekoniecznie udając się do skansenów. Także Łódź miała swoje możliwości. Myślę, że w ogóle do tej pory, jak jest coś takiego jak tak zwana oferta, film commission, prawda, każdy region jakby się czymś chwali, to Łódź akurat ma po prostu powody, no, naprawdę świetnych architektur. No, jakby przede wszystkim ta architektura urbanistyczna, ale przede wszystkim to, że zachowały się wnętrza. To jest niesłychanie cenne, ponieważ nawet jak te poszczególne budynki gdzieś tam podupadały, to jednak wchodziło się i była świetna klatka schodowa, piękne marmury, nie wiem, ciągi schodów, przestrzenie lustrzane, także no, że po prostu się obcuje wtedy z jakąś materią autentyczną, która strasznie jest istotna dla filmu, bo tworzy jakąś taką niepowtarzalną aurę, prawda? Można zbudować dekoracje, które są jakbyś tam zamysłem, jak gdyby konkretnym projektem scenograficznym do dramaturgii i inscenizacji filmu, ale jednak coś, co jest autentyczne, co jest jakoś spatynowane, które jest jakby poddane jakiemuś upływającemu czasowi, daje po prostu no, taki kolor jakby wiarygodności. A właśnie to jest zadaniem scenografii, żeby nadać po prostu pomysłowi twórczemu reżysera taką nie tylko stronę wizualną, nie tylko jakby wspomaganie strony dramaturgicznej, ale po prostu coś, co przekona widza, że ten wymyślony świat, nawet jak jest kompletnie wymyślony, jest jednak po prostu światem, który widz uwierzy, który jest wiarygodny. Moje początki zawodowe w filmie właściwie jednak miały swoje oparcie no, w głębokich latach 70., potem oczywiście i okres lat 80., ale ta Łódź, która była właśnie jakby wypełniała wszystkie moje projekty i tam były realizowane filmy, przy których pracowałam, miała dwie strony. To znaczy, z jednej strony byłam jakby w mieście no, imperium tekstylnym, czyli po prostu to, co gdzieś w całej Polsce było niedostępne. W Łodzi można było dotrzeć do różnych fabryk, do różnych zjednoczeń, które produkowały i nawet się tam namówić z działem handlowym, żeby jakąś beleczkę materiału odłożyli w konkretnym kolorze, co było niedostępne na przykład jakby, nie wiem, gdzieś w Polsce. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to była niesłychana ubogość jednak, to znaczy, że te czasy perelowskie, które powoli zaczynają być nawet nostalgiczne, to był czas no, ogromnego zmagania się jakby z tą materią, żeby po prostu pozyskać coś, co dawało szansę jakby realizacji pewnych zamysłów artystycznych i często się sprowadzało do wielu kompromisów, prawda, że taka podstawowa rzecz, jak na przykład założona kolorystyka, nie zawsze była możliwa do zrealizowania, ponieważ słyszało się w jakimś tam, nie wiem, zakładzie włókienniczym bawełny czy wełen, czy materiałów dekoracyjnych, że w tym kwartale się produkuje tylko w kolorze ciemnej zieleni, prawda, albo tam jakimś kolorze ugrowym. Także pamiętam jakieś takie, nawet powiedziałabym, specjalne zabiegi, że kiedy żeśmy pracowały z koleżanką Marysią Kuminek przy dekoracji wnętrz do Królowej Bony, równocześnie powstawały kostiumy do też z tego serialu, gdzie powstała jakby właściwie cała baza kostiumów projektowanych i szytych. I pamiętam, że z kolei z kostiumografią tego filmu, żeśmy próbowały dochodzić do pewnych ustaleń, żeby się nie okazało, że
Barbara Radziwiłłówna pojawia się w sukni z tego materiału, który my używamy na obicia mebli, także to były czasami jakieś bardzo, powiedziałabym, piramidalne działania. No ale to tak jakby zahartowało, to znaczy ja teraz jak patrzę, to po prostu to są dwa różne światy, jak one się różnią od siebie. Teraz można po prostu właściwie każde marzenie zrealizować, natomiast wtedy trzeba było po prostu poza samym pomysłem artystycznym jeszcze jakby przejść tą drogę gehenny i tortur, żeby to zdobyć. To było takie powiedzenie, że się pewne przedmioty, materiały, towar zdobywa. Bardzo były też jakieś dziwne działania, bo pamiętam, że na przykład w filmach stylowych taką podstawą jest na przykład krycie ścian fundusowych, tych takich jakby pierwowzorów architektonicznej konstrukcji, które się kryje na przykład tapetą, prawda? I ta tapeta musi mieć określony wzór, koloryt, który jakby świadczy o epoce, o modzie, o trendach. To też pamiętam jakieś niesłychane pisma do dyrektora tam tapet, który żeby wydobył jeszcze tak zwane oryginalne wałki, gdzie się tłoczyło taki wzór, który był no, formą właśnie stylistyki lat końca XIX wieku, czy właśnie secesyjny wzór, czy klasyczny. Także że myślę, że przeszłam przez takie różne doświadczenia, które pewnie z czasem dały mi też odporność na takie duże wyzwanie, jakim była lista Schindlera. Ale też kolejne lata, to jest też czas, kiedy człowiek nabiera takiej jakby, nie wiem, pewności, czy operatywności, umiejętności jakby pewnych rzeczy, że przewiduje, że go raczej coś nie zaskoczy, bo ma, nie wiem, dwa, trzy rozwiązania jakby w tle, prawda, awaryjne. Więc no to wszystko się skłania na sumę tych doświadczeń. I to tak też mi się wydaje, że właśnie takie natychmiast startowanie do samodzielnej pracy nie jest chyba takim najbardziej szczęśliwym rozwiązaniem, bo to po prostu obserwując jako asystent, niezależnie w jakim tam oczywiście stopniu zaawansowania, ma się okazję po prostu przyglądać, jak ten, nie wiem, właśnie mistrz potrafi wybrnąć z sytuacji no, bardzo trudnych. A poza tym często jest się tak zwanym, nie wiem, scenografem planu, gdzie się jest zostawionym, jak to się mówi, na każdą sytuację, która może wyniknąć jakby z tego przebiegu realizacji. Trzeba mieć po prostu pomysł na jak ratować, prawda? Takie jest powiedzenie, że trzeba ratować dzień zdjęciowy, pomimo, że wszystko nie sprzyjało i pogoda, i nie wiem, spóźnienie aktorów, i kłopoty z transportem i tak dalej. No, mnie bardzo pomaga jakby profil wykształcenia, to znaczy to są nawyki, które wyniosłam po prostu z przebiegu studiów, że między innymi należało po prostu sięgać do źródeł, czyli po lekturze scenariusza, który jest właściwie takim pierwszym etapem, który można by określić, że zapładnia wyobraźnię, prawda, czytając jakby kolejne strony, próbujemy sobie stworzyć jakąś wyobraźnię tej dotyczącą tej opowiadanej historii, jakby konkretnych obrazów. No ale trzeba też przejść przez żmudną jakby taki etap dokumentacji historycznej, faktograficznej. No jak mówię, ten profil moich studiów dał mi taki naturalny jakby nawyk, odruch, też chyba orientację, do jakich źródeł docierać, to znaczy po prostu mam nawyk, że sprawdzam jakby wszystkie takie dane historyczne czy opisowe, a jeżeli to jest powiedzmy nie do końca jakby ikonograficznie wyraziste, to że po prostu należy jeszcze dotrzeć do pamiętników, do jakichś źródeł, które dają pewien rodzaj wiedzy takiej bazowej, no a potem to już jest reszta jakby wyobraźnia, doświadczenie, pomysłowość, co się wykuwa zresztą z tych rozmów pomiędzy reżyserem, operatorem i scenografem. Tu jest zresztą taka rzecz, o której ja nawet ostatnio postanowiłam, że chyba
może z racji doświadczeń powinnam jakby o tym wspomnieć, nie w sensie tego, co opowiadam, ale natomiast, że może czegoś takiego brakuje, jakby wyjaśnienia, jaka jest funkcja scenografa i dekoratora wnętrz. Nawet popełniłam teraz w ostatnim czasie taką książkę, która jakby opisuje, jak te relacje zachodzą, co kto wnosi, jakiego rodzaju jest ta specyfika pracy dekoratora wnętrz, że on też jakby współtworzy tą rzeczywistość filmową, że jest jej jakby współkreatorem, a że jednocześnie ta współpraca ze scenografem głównym jest też taką wymianą jakby, no wspieraniem się, to znaczy jakby takim, czy na pewno trzeba mieć po prostu pewien rodzaj wspólnej, nie wiem, wyobraźni, doświadczeń, żeby się w ogóle po prostu mieć artystycznie, ale często jest tak, że scenograf wybiera jakby no w ogóle po prostu puste przestrzenie, które trzeba wypełnić, wyposażyć, nawet jak się mówi w cudzysłowie, udekorować, ponieważ one tak czy owak są martwe, one nabierają dopiero życia, kiedy po prostu są wprowadzone przedmioty, które jakby tworzą ten świat postaci i łącznie z kostiumem jakby, prawda, tworzą jakiś, coś o tej postaci opowiadają, pomimo że jeszcze nawet nie nastąpi jakby kwestia pierwsza dialogowa, która coś mówi o bohaterze, ale już to, jakie środowisko jest wpisane, jak to wygląda, jak od strony wizualnie, jak jest ubrany, w jakim domu mieszka, no to coś o nim świadczy. Nawet taki fakt, że co czyta, no, że po prostu książki, jak zawsze mówiłam studentom, że nawet ten rodzaj książki czy prasy, którą przegląda postać, jest no, świadcząca o tym, co, jakie są jej zainteresowania. Trudno uniknąć jakby, znaczy jest pewien gatunek filmu, gdzie z niczym się nie łączy, to jest science fiction, prawda? Można sobie po prostu jakby pofolgować wyobraźni, tworzyć zupełnie byty nieznane. Natomiast to nie znaczy, że scenograf jest tylko odtwarzający, prawda? Jest też twórcą, jest kreatorem jakichś światów, które powołuje. W związku z tym to jest też interpretowane przez własną wiedzę, przez własną intuicję, przez własną estetykę. Ja twierdzę, że nawet urządzając, nie wiem, kawiarnię czy mieszkanie, każdy z nas może urządzić go absolutnie inaczej, prawda? Bo to jest jakoś filtrowane przez moje poczucie estetyki czy gustu, w ogóle prywatnego gustu. Także na pewno są filmy, które po prostu muszą się trzymać jakby faktów, prawda? No takie jakieś filmy, które odtwarzają jakieś konkretne wydarzenia, czy powiedzmy dzieją się w konkretnym miejscu, no muszą być właśnie jakby prawdziwe, nie? Wiarygodne. Bo widz jest bardzo czuły na to, jak cokolwiek wydaje mu się fałszywe albo nadużyciem, że wtedy to nie istniało. Znam takie opinie, że zawsze widzowie reagują, że gdzieś się jakiś, no o przysłowiowej oczywiście zegarku w krzyżakach tam, który się pojawił spod rękawicy zbroi przez wszystkie jakieś kiksy, że gdzieś przejeżdża w dalekim planie jakiś samochód. Ale to jest ważne, żeby ten stworzony świat przez scenografię no był taki przekonywujący, że się poddaje widz tej wizji. Nawet jak się ma w dorobku filmy z pewnego okresu, ja tak przez jakiś czas byłam uznawana, że jestem specjalistką międzywojennych salonów, ale jednak każda historia, którą nakreśla scenariusz, daje nam możliwość interpretacji, prawda? Więc w związku z tym ja z czasem nawet próbowałam, usiłowałam unikać tych samych źródeł na wypożyczenie przedmiotów, tych rekwizytów, czy mebli, czy tam właśnie, jak mówię, bibelotów, oświetlenia, ponieważ miałam poczucie, że to nie da takiej świeżości, ale jednocześnie też są no, pewne założenia, które trzeba jakby wydobyć, coś, co ja nazywam takim smakiem epoki, to znaczy takich rzeczy charakterystycznych, prawda, że jeżeli jest gabinet fabrykanta, to w pewnym sensie można sobie
wyobrazić, dopowiedzieć i zdokumentować, jakby takie wnętrze wyglądało. Czyli na przykład, nie wiem, łódzkie wnętrza fabrykanckie są charakteryzujące się po prostu na przykład ciemnymi boazeriami, czyli nie prowadzi się widza w świat, nie wiem, salonu klasycystycznego o jasnych, złoconych ścianach i jakichś elementach tam sztukateryjnych czy coś takiego. Są pewne rzeczy, które są jakimś założeniem, a potem można szukać jakby czegoś, co daje taką inność. W związku z tym wydaje mi się, że sensem jest jakby przy wszystkich propozycjach zawodowych wybierać coś, co dla mnie nie jest jakby taką rutyną, prawda? Że to powtarzanie tego, żeby robić takie same knajpy, czy takie same, nie wiem, pomieszczenia wiktoriańskie, czy no nie wiem, czy perelowską knajpę, to po prostu zawsze się szuka jakiegoś innego doświadczenia, ale inaczej innej realizacji, ale też jakby no, miejsca wyznaczają, prawda? Co innego się urządza przestrzeń, która jest postawiona w studio na hali, a co innego, kiedy wchodzę do po prostu tak zwanego obiektu naturalnego, czyli takiej lokacji, którą się po prostu znajduje i się ją wyposaża. Bardzo często mam zadawane takie pytanie, że ktoś, kto jest skrupulatny, zauważy, że bardzo dużo tytułów w moim dorobku wiąże się z osobą Janusza Majewskiego i Krzysztofa Zanussiego. Ja sama prywatnie w końcu mówię, że nie jestem tak do końca pewna, czy z jednym zrobiłam 9, a z drugim 8, ale są tak jakby bliziutko te liczby. Ale to fakt, że to troszkę inni reżyserzy i inne chyba jednak też zadania, jakie stawiają przed scenografem, bardzo są różne. To znaczy, po pierwsze, z Januszem Majewskim większość zrobiłam filmów tak zwanych stylowych, prawda? Takich filmów z konkretnej epoki. Z panem Krzysztofem Zanussim, gdzie pierwszy kontakt był przy takim filmie, no, który jest jakby troszkę, powiedziałabym, o czym innym niż takim scenograficznym popisem, to jest film Iluminacja. I myślę, że w ogóle z tej współpracy z Krzysztofem Zanussim miałam poczucie, że raczej oczekuję od scenografa czegoś, co po prostu uwiarygadnia, jakby to określić, portret psychologiczny postaci. To znaczy, żeby stworzyć mu takie tło, gdzie ta postać jakby jest wtopiona, to znaczy no, jakby w jakieś środowisko, jakieś miejsce. I pamiętam, że bardzo często przy kolejnych filmach pan Krzysztof używał takiego pojęcia: wie pani, panie, bo ja tak myślę, że to mieszkanie mogłoby mieć taki charakter wyraźnie inteligencki, a może taki nawet o korzeniach ziemiańskich, dworskich. I właściwie to był taki sygnał, nie musiałeś dużo tłumaczyć, żebym ja po prostu wiedziała, co ma na myśli. No i wtedy jest oczywiste, że w tym mieszkaniu warszawskim, na Saskiej Kępie na przykład, muszą się pojawić też przedmioty, które są jakimś odniesieniem do przeszłości tej rodziny czy tej postaci. Troszkę inne doświadczenia wyniosłam jakby ze współpracy z reżyserem Januszem Majewskim, ponieważ on troszeczkę jakby inaczej podchodzi do tła, do epoki, w której jakby jego projekt się rozwija, ponieważ jest osobą, która no, smakuje, jakby powiedzieć, to znaczy lubi się otaczać ładnymi przedmiotami, widzi ich urodę, widzi ich funkcję, jest jakby taki osobą bardzo wnikliwą do tego, co jakby charakteryzuje smak no, jakichś czasów, jakiejś dekady. Także te wszystkie kolejne współprace, jakie miały miejsce, czy Zaklęte rewiry, czy CK Dezerterzy, czy Sprawa Gorgonowej, to było to, żeby wydobywać to, co jest charakterystyczne dla tych lat 20., 30., czy nawet jak było Złoto Dezerterów lat 40. Tak jak każdy reżyser po prostu no, potrzebuje jakby wsparcia jakiegoś tła, który uwiarygadnia tą historię. Jakkolwiek film Europa w reżyserii Agnieszki
Holland był właściwie filmem, który był oparty o silnej współpracy z kinematografią zachodnią, niemiecką. Mieliśmy część zdjęć w Berlinie i był taki epizod też jakby sekwencji getta, która była realizowana w Łodzi. Natomiast jednak film powstawał w Warszawie i też miał jakieś swoje zdjęcia, które miały charakteryzować, że jesteśmy w Związku Radzieckim. Ale te różnice powstają już po prostu z jakby samej formuły systemowej. To były filmy, które wynikały po prostu z produkcji niezależnych, prywatnych producentów. Natomiast Lista Schindlera no, miała tą jeszcze dodatkową, nie tylko rozmach i niezwykłą postać reżysera, ale jednocześnie tą sytuację, że reżyser był producentem filmu, więc każdy jego pomysł mógł być realizowany, ponieważ musiał jako producent na to przeznaczyć i wyegzekwować, że tak powiem, dać nowe środki finansowe. To bardzo różne doświadczenia i no może to o tyle charakterystyczne, że przy jednym i przy drugim pracowałam z Alanem Starskim, ale to też buduje coś, co myślę, że w ogóle jest ważne w ekipie filmowej, że i reżyser lubi być otoczony swoimi jakby stałymi współpracownikami, stąd powstają te teamy jakby artystyczne. I również też i scenograf lubi pracować w zespole, który wie czego oczekiwać. Także często jest tak, że i kostiumograf, i scenograf, i dekorator wnętrz przechodzą, że tak powiem, z filmu do filmu, czy wzajemnie jakby zwołują się do konkretnego tytułu filmowego, dlatego że po prostu mają do siebie zaufanie. No, to jest rodzaj też jakby pewnej relacji, która jest niesłychanie istotna. Także różne filmy, różny rozmach, ale też pewien sposób, mogłabym powiedzieć, no, znowuż jakby poszerzenie doświadczeń. Każda produkcja zagraniczna nas uczy czegoś innego, jakby systemu pracy, czy powiedzmy, nie wiem, podziału obowiązków. Powstaje często takie pytanie, czy tam, nie wiem, filmy kręcone na Zachodzie się tak różnią właśnie od działań scenograficznych w polskich filmach. Szczerze mówiąc, nie za bardzo, ponieważ to jest ta sama, jak to się mówi, branża, która ma do wykonania jakieś zadania, natomiast to, co wspomaga scenografa zawsze, to jest po prostu no, środki budżetowe i środki realizacyjne. Jak są mniejsze pieniądze, to rzecz jest jakby dużo skromniejsza, a jeżeli jest wystarczający budżet filmowy, szczególnie na scenografię, no to po prostu można prawie zaszaleć. Są różne przy podjęciu, że tak powiem, jakichś decyzji. To znaczy pierwsza rzecz, która jest jakby zrozumiała, to nazwijmy, że jestem wyróżniona jako laureatka i bardzo często, co zresztą wtedy mi bardzo przeszkadzało, że było takie, taka wiedza, jak to się mówi, że tam w Polsce jest laureatka Oscara, która robiła Listę Schindlera, w związku z tym się na pewno dobrze porusza, jak to się mówi, w określonej epoce i kilka projektów filmowych, które tu przyjeżdżały na realizację zdjęć, docierali do mnie producenci z propozycją, ale po pierwsze to zawsze była jakaś rzecz, część wyrywkowa, że tak powiem. To były jakieś kręcone plenery, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie i szczerze mówiąc też mi zaczęło to przeszkadzać, że mam być specjalistką, nie wiem, jakby od czasów okupacji getta. To jedno. Drugie, że ja jestem w pewnym sensie troszkę jakiejś specjalnej relacji, to znaczy, że dekorator wnętrz musi bardzo blisko współpracować ze scenografem. W związku z tym, jak robiłam film, w którym grał Robin Williams, ten film się nazywał Jakub Kłańca, to scenografem była taka znana też laureatka Oscara, pani Luciana Arrighi, która dostała Oscara za film Powrót do Howard End i która była scenografem, który jakby panował nad całością projektu i te zdjęcia, których jakby prawie, że 80% powstały w Polsce,
była realizowana przy współudziale, jak to się mówi, Polskiego Pionu Scenograficznego. Ale wtedy to jest dla nas sytuacja łatwiejsza, bo się poruszamy, jak to się mówi, na swoim gruncie, prawda, rodzimy. Natomiast realizacja filmu w Europie czy w Stanach, jakiego doświadczenia nie mam, ale jest o wiele trudniejsza, ponieważ to jest troszkę ziemia nieznana, więc w związku z tym ta funkcja dekoratora wnętrz, w odróżnieniu nawet od scenografa, który projektuje, który może postawić dekorację, jak to się mówi, no, w studio samej koncepcji, prawda, artystycznej, wiąże się po prostu z jakimś konkretem, z jakąś realizacją. I ja miałam zawsze takie poczucie, że można pracować zawodowo na stałe nawet, poza Polską, pod warunkiem, że się tam mieszka, że tam się żyje, że tam się zna realia. Natomiast taki wyskok, nie wiem, do obcego kraju, ja jestem trochę bezradna, ponieważ to nawet każdy rekwizytor bardziej się, lepiej będzie poruszał po wszystkich firmach, po wszystkich jakby źródłach zasobu. Także ja z tego powodu się nie do końca decydowałam i raczej pracowałam przy filmach koprodukcyjnych, gdzie jak to się mówi, ta współpraca pomiędzy zagranicznym reżyserem czy producentem była też w oparciu o działania jakby bloku, nazwijmy, polskich realizatorów. A druga rzecz, że ta nagroda przyszła w takim momencie, kiedy się nie zaczyna życia od nowa. To znaczy ja po prostu zupełnie z prywatnych powodów nie mogłam się zdecydować na wyjazd Polski, bo różne rodzinne sprawy wtedy wyglądały bardzo nieciekawie. Natomiast też mi się wydawało, że nie wiem, że może lepiej być jednym z jakichś, nie wiem, bardziej rozpoznawalnych scenografów na polskim gruncie, niż być anonimowym tam gdzieś za oceanem. Tym bardziej, że nam po prostu wiedzę, jak bardzo trudno się dochodzi do jakichś, nie wiem, sukcesów i do pokonania pewnej bariery, którą przez lata trzeba pokonywać. To w przypadku zawodu operatorów, kompozytorów jest łatwiejsze. Natomiast działania, które są jakby podporządkowane znajomością rynku i znajomością w ogóle branży, no nie dadzą jakby takiego od razu spektakularnego efektu. Także wiele osób, które po prostu pracują na Zachodzie, już są tam od iluś lat. Nic nie zmienia, nie zastąpi człowieka mimo wszystko, mimo różnych prób, jakie się podejmuje, że nie wiem, że są roboty, że są jakby wygenerowani bohaterowie i że jednak sięga się do tradycyjnego aktorstwa. Tak samo jest jakby, że pewnych, nie wiem, tworzonych światów jakby scenograficznych nie zawsze się da zastąpić technologią komputerową. To jest jakby narzędzie, to jest coś, co wspomaga, że tak powiem, no, możliwości warsztat scenografa, ale trzeba pewnie to też jakoś dozować w sposób no, bez nadużycia, natomiast korzystać z tych możliwości, jakby dobroci tych możliwości, bo to ja pamiętam, że zawsze jakimś zupełnie upiorną sprawą było to, że na przykład trzeba było, kiedy były zdjęcia na ulicy, nie wiem, pracownicy pionu produkcyjnego biegali po lokatorach, żeby nie wychodzili na balkon, żeby zdjęli pranie, żeby usunęli antenę telewizyjną. Teraz po prostu wszystko można wymaskować, wszystko można jakby podmienić. Nawet sobie już pozwalam czasami do studentów, operatorów na taką uwagę, że teraz jest cudownie, ponieważ wszystkie swoje błędy mogą zastąpić korektą barwną albo powiedzmy różnymi działaniami. A pamiętam czasy, kiedy jakie straszne emocje towarzyszyły autorowi zdjęć filmowych, kiedy dostawał sygnał z laboratorium i że ma obejrzeć projekcję. I ten materiał był na jakimś podniesieniem ewentualnie ciśnienia, właśnie co wyszło, jak się te zdjęcia udało. Teraz wszystko można poprawiać. To był film, o, tak powiedziałabym, trochę jak dla scenografii, totalnych wymiarach.
Poza tym, no, sytuacja jakby taka do tej pory też niedoświadczana przeze mnie, to znaczy, że w jednej osobie jest i producent, i reżyser, czyli każda jakaś zmiana sceny, czy powiedzmy wymagań scenizacyjnych, no, pociągała ze sobą też oczywiście decyzję Spielberga jako producenta. No, bardzo trudny i bardzo ciężki film. Ja już po latach nawet tak nie do mnie dociera, bo od czasu do czasu oglądam to z powodów jakby dydaktycznych, że po pierwsze film się nie starzeje, czy coś jest w nim jakaś moc, że film, który działa bardzo, jak to się mówi, na emocje, ale to, co sobie jakby i swoim współpracownikom i całemu naszemu pionowi scenograficznemu jakby uznaje za pewien rodzaj, no, czegoś wyróżniającego, to jest to, że ta sceneria jest po prostu wiarygodna. To jest w końcu rzecz, która się dzieje, jak ktoś mówi, w autentycznym mieście, który jest jakby tłem tej opowiadanej historii, o rzeczywistych bohaterach, o konkretnej postaci. No i jak to bywa, że jeszcze są świadkowie tego, co pamiętają, jak było, a za każdym razem jakby słyszeliśmy komplementy, że faktycznie to prawdziwe, to autentyczne. Może dlatego, że też udało się pozyskać do tego filmu, no jak ja to określam, prawie 99% autentycznych przedmiotów. No niesłychane było to, jak się udało po prostu zorganizować tak zwany skup rekwizytów, które to jest taką procedurą, że kierownictwo produkcji filmu ogłasza, prawda, w prasie, że jest zainteresowane przedmiotami autentycznymi, czyli i garderobą, kostiumami, ubraniami z epoki, i przedmiotami, meblami. I to, co jakby tam jest wyczuwalne, że tego jest po prostu ogromna ilość, obfitość i rzeczy są, jak się to określa, prawdziwe. W filmie kolorowym jest, szczerze mówiąc, i trudniej, i łatwiej, bo po prostu kolor dochodzi jako pewien wyznacznik, prawda, jeszcze jednego elementu, który działa w sposób wizualny, plastyczny. Natomiast przy filmie czarno-białym może trzeba było się bardziej skupić na tak zwanych strukturach, czyli na takiej graficzności, na kontrastach, na pewnym rodzaju nawet jakby przestrzennej, czyli reliefowości przedmiotów i tak dalej. To była rzecz, która no wyznaczała to, że trzeba było jakby używać pewnych znaków, symboli, które mają jakby w sposób syntetyczny zaznaczyć to, że to jest to miejsce, to jest ten konkret i tak dalej. Ale tak też nie do końca, bo jeżeli film jest robiony po prostu jakby z materii autentycznej, to tam nie powstawały dekoracje, no poza oczywiście tym wielkim obozem, który został zbudowany i tam wnętrzami baraków, no to myśmy się poruszali jakby w przestrzeniach naturalnych. Ten film wymagał, że trzeba było wybrać prawie 144 lokacje, czyli prawdziwe miejsca, prawdziwe przestrzenie, czy to plenerowe, czy nie wiem, mieszkalne, i w związku z tym właściwie wszystko polegało jakimś adaptacjom, także trzeba było po prostu bardzo sprawnie, co jest jakby fenomenem tego filmu, że często było po prostu 4 czy 6 lokacji dziennie robione, także też umiejętność logistycznego przemieszczania się, organizacji, powstały 3 zespoły jakby dekoratorsko-rekwizytorskie, które jakby jedni urządzali, drudzy już jakby likwidowali plan, trzeci przygotowywali. Także to określam, że to często była jakaś, no, sztuka logistyczna bardzo wysokiej miary. Doświadczenia kontaktu ze Stevenem Spielbergiem było właściwie, jak to się mówi, w różnych aspektach bardzo jakby niezwykłe. To znaczy, po pierwsze, w ogóle sposób realizacji tego filmu. To jest chyba jedyny film w jego doświadczeniu, który w ogóle nie miał storyboardu, nie miał rozpisanych jakby ujęć, tylko właściwie wszystko było jakby realizowane spontanicznie i na żywioł. To, co jest też jakby cechą charakteryzującą tego reżysera, to, że on po prostu sam
siedzi na siodełku przy kamerze i ogląda to jakby z lupy, jeśli tak można powiedzieć tym kolokwialnym językiem. Czyli wszystkie próby jakby były rejestrowane przez reżysera bezpośrednio do kamery, a nie gdzieś tam, nie wiem, 300 metrów w namiocie przy monitorze. To, że był bardzo elastyczny, bardzo był spontaniczny jakby w pewnych pomysłach, ale jednocześnie też potrafił zaskoczyć. To znaczy, że pojawiały się to, co charakteryzowało listę Schindlera, że powstawały nowe wersje scen. Przyjechał scenarzysta Steven Zalian do Krakowa i po prostu na gorąco się jakby dopisywało sceny. I to było konsekwencją tego, że nagle przychodziły takie memo, jak to się mówi, od reżysera, że chciałby, żeby pewna scena została zrealizowana, która jest poza scenopisowa, ale że jest dla niego ważna. No i do takich obiektów, które bardzo wtedy przeżyłam i mocno jakby mnie, nie wiem, zemocjonowały, to było po prostu hasło, że mamy otworzyć taką autentyczną aptekę pod Orłem, która miała być po pierwsze usadowiona, czy ulokowana, jak to się mówi, blisko tego głównego planu, no i że trzeba było ją wyposażyć. I Alan Starski po prostu znalazł taki pustostan, gdzie została to wnętrze jakby zaadoptowane, przemalowane i tak dalej. Natomiast na pionie dekoracji wnętrzy no, wisiała sprawa, że trzeba to urządzić i trzeba, potrzebne są meble apteczne. I to jest po prostu niebywała trudność, to jest właściwie nie do zrealizowania, ponieważ meble apteczne tym się charakteryzują, że są projektowane, wykonywane na potrzeby konkretnej przestrzeni, prawda? Więc nie dało się tak wypożyczyć i pójść do Muzeum Farmaceutycznego i pożyczyć komplet mebli. No jak to bywa czasami w życiu, przypadek był taki, że znalazłam te meble o krok od planu. Były zostawione przez rodzinę w depozycie i w związku z tym udało się je pożyczyć na ten, potem oddać. Takie są różne jakieś anegdotyczne też strony powiązane nieraz z filmami, które ciężko, tak jakby się je mocno przeżyło, ale też niosą też jakieś tam emocje i niepokoje i może czasami lęki. Tak było zresztą na początku filmu, żeśmy się bali, czy podołamy, czy damy radę, no ale się okazało, że Steven Spielberg się wykazał jakimś niesłychanym takim zaufaniem do polskiej ekipy, tak, że właściwie nie było nigdy okoliczności, że trzeba, nie wiem, zmieniać dekoracje. Najwyżej zaskakiwał trudnością jakby zadań. Między innymi początek filmu się przecież sprowadza do tego, że widzimy scenę, kiedy wojska niemieckie wkraczają do Krakowa i trzeba było stworzyć plan filmowy na głównym rynku krakowskim, co chyba można sobie wyobrazić, jaką jest wielką trudnością opanować i ruch, i wszystkie sklepy i tak dalej. Także robiliśmy to w niedzielę przed południem, kiedy krakowianie są na sumie w Kościele Mariackim. Każdy człowiek ma jakieś momenty krytyczne, no właśnie między innymi po prostu w którymś momencie życia zawodowego zdecydowałam się na jakieś poszerzenie, że tak powiem, z pola doświadczeń, jakiegoś nowego wyzwania i w którymś momencie się zdecydowałam, że może jak ktoś mi dać się zaprosić właśnie do szkoły filmowej na zajęcia ze studentami. W ogóle się nie spodziewałam, że mnie to tak wciągnie, także to minęło już 20 lat, jak gdy wykładam na tej uczelni, a jeszcze 10 lat na Akademii Sztuk Pięknych. I okazało się, że to jest, to szczerze mówiąc, jest fantastyczne doświadczenie. To znaczy, może trzeba to lubić i trzeba mieć do tego dryk, jeśli tak można powiedzieć, ale to jest wymiana takich energii, jak to się mówi, w dwie strony. To znaczy, ja mam poczucie, że może do czegoś mogę być przydatna, że się podzielę i nie wiem, i jakby przekażę taką wiedzę praktyczną, ale też, to brzmi banalnie, ale po prostu człowiek samemu ładuje jakby akumulatory i coś dostaje, a poza tym, że nie rdzewieje i że się musi mobilizować, musi się czegoś nowego dowiedzieć, czy sprostać, jak ktoś mówi,
oczekiwaniom i bardzo trudnym pytaniom czasami młodych. Wykładając w szkole filmowej, po kilku latach zorientowałam się, że brakuje takiego przedmiotu, takich działań na potrzeby, jakby doświadczeń bezpośrednich dla studentów, który po pierwsze by dawał możliwość współpracy między trzema wydziałami, czyli Wydziału Reżyserskiego, Wydziału Operatorskiego i też studentów Wydziału Aktorskiego, gdzie mogą się zmierzyć jakby przy wspólnych działaniach, których wtedy jeszcze kiedyś w szkole nie było tak dużo, jak teraz jest mnóstwo warsztatów, które dadzą im asumpt do współpracy, do tego, co jest jakby podstawą w ogóle pracy w filmie, czyli pracy zespołowej. Drugie, że zorientowałam się, że właściwie wszystkie doświadczenia przy wszystkich kolejnych etiudach i na wszystkich etapach jakby studiów mają raczej współczesnej rzeczywistości niż stylowej. W związku z tym sobie pomyślałam, że może warto powołać takie zajęcia, które by po prostu dawały studentom też jakiś rodzaj koncepcji, pomyślenia o tym, jak postać, jak bohater ma wyglądać, jaki jest jego świat, co go otacza. No i od wielu, wielu lat prowadziłam takie zajęcia, które miały na celu, że pisali scenariusze, że sami wymyślali jakby w ogóle taki, powiedziałabym, koncepcję scenograficzną, że byli autorami wizerunku postaci, czyli charakteryzacja i kostium, no i przestrzeń scenograficzna i te przedmioty i te rekwizyty, które mają wspomagać jakby akcję. No i tak przez ileś lat już powstało prawie 120 etiud takich pod moim artystycznym i autorskim, jak to się mówi, nadzorem, ale to jest coś, co może nieskromnie zabrzmi, ale takie mam wrażenie, że było zawsze odbierane dobrze przez studentów, że mieli poczucie, że się zmierzają z taką materią, która dla nich jest jeszcze nierozpoznana. Także że myślę, że to się po prostu też przyczynia do tego, żeby mieć świadomość, że to nie tylko jest jakby narracja, że to nie jest tylko dramaturgia, ale że w tym obrazie jest też jakiś element, który też ma przemawiać do widza, także to jest ważne, czy bohaterka jest w czerwonej sukience, czy jest szarą myszką, czy dla aktorów to było doświadczenie, że na przykład zawsze byłam jakby w sugestiach, żeby po prostu dziewczyny o świetnych warunkach, urodziwe, zgrabne, grały jakieś właśnie takie, nie wiem, bezdomne staruszki, czy coś takiego, a te szare myszki, żeby nagle wyrastały na wampa i na femme fatale. Taka funkcja się nazywa opiekun pedagogiczny albo opieka artystyczna, to znaczy ja im dawałam jakby hasło, jakiś temat, który osadzaliśmy w konkretnej dekadzie czasu, czyli były i 1910, i 20 lata, i 30, i 50, i 60, żeśmy dobrnęli do 2000 chyba, tak, bo już teraz wydawało mi się, że ta rzeczywistość to jest coś, co oni znają, co jakby przerabiają po prostu jako tło swoich etiud. Natomiast to, co było ważne, to, że po prostu umiejętność w ogóle opowiedzenia historii, no dość, jak to się mówi, krótkim przebiegu, bo to do 10 minut góra, od 3 do 7, 10 minut jakby zmontowany materiał. Natomiast przechodzili przez taki cały proces, znaczy napisania historii, czyli scenariusz, potem jakby zrobienia storyboardu, współpraca oczywiście z operatorem, wybór aktorów, czyli casting, koncepcja kostiumowa, czyli jak sobie wyobraża tą postać, referencje, uczestnictwo przy dobieraniu kostiumu, gdzie był angażowany osobno jakby kostiumograf, dobór rekwizytów, określenie jakby tej przestrzeni. Czyli jakby troszkę autorskie zapanowanie nad całością, a jednocześnie też tak, żeby wszystkie elementy plastyczne jakby służyły tej opowiadanej no, jakby sytuacji fabularnej. Także to była też jakaś świadomość, że na przykład jest potrzebny plakat, że często są potrzebne jakieś zdjęcia rodzinne do tej przestrzeni scenograficznej. No i poza tym to, co wydaje mi się, że jest cenne, że to jest po prostu kolejna okazja, żeby
studenci ze sobą współpracowali. To jest coś, co jakby pedagodzy tej szkoły zawsze do tego nawiązują, przykładają dużą wagę, tak, żeby po prostu jak najwięcej ze sobą współpracowali, żeby potrafili jakby sprecyzować swoje oczekiwania. No i to jest jeszcze kolejne jakby pole do współpracy reżyser-operator. A jednocześnie ze świadomością, no, czym jest ta scenografia w tej przestrzeni, w tej opowiadanej jakby historii, która przecież ma troszkę znowuż coś uwiarygodnić, prawda? No właśnie, jakby to ująć pierwszy, no ja, w pewnym sensie jest takim spełnianiem, nie wiem, marzeń czy snów. Alan Starski nawet kiedyś powiedział, że scenografia jest tym człowiekiem, który jakby spełnia czy realizuje sny reżysera. Ale myślę, że dla nas wszystkich uczestniczących w powstawaniu dzieła filmowego jest to, że się po prostu uczestniczy w jakiejś niezwykłej przygodzie. To znaczy dla mnie to, co jest fascynujące w ogóle w tym zawodzie, to jest to, że nie ma jakby tej jałowości, tej rutyny, tych samych jakby doznań. Po prostu dla mnie każdy film był jakby nową przygodą. Znajdowałem się w przestrzeniach, których jako prywatny człowiek nigdy bym się pewnie nie znalazła. Uzyskiwałam, nie wiem, doświadczenia, rodzaj, nie wiem, wiedzy, którą też pewnie normalnie bym jakby tego nie pozyskała. A poza tym jest coś, co teraz może troszkę jakby w tej technologii jest już takie oczywiste, ale dla mnie było coś fantastycznego jakby w tym momencie, kiedy przychodziła projekcja. Po dwóch dniach zdjęciowych szło się do sali kinowej, się oglądało efekt poprzednich tych i można było zobaczyć jakby sprawdzian swoich pomysłów. Znaczy to dla mnie było fascynujące, że się coś wymyśliło, coś się stworzyło, wykreowało, powołało, jak to się mówi, do życia i ja mogę to za moment zobaczyć i mogę zobaczyć też, nie wiem, coś, co się sprawdza, albo zauważyć błędy i z tych błędów się, jak to się mówi, troszkę raczkiem wycofać i zmienić koncepcję. To jest świetne. No poza tym kontakty w ogóle z ludźmi, no, taka sprawa, która się... Człowiek się nakręca. Ja właściwie zawsze lubiłam duże filmy, ponieważ w nich się coś działo. Im bardziej były trudne, tym było potem bardziej fascynujące, że można zobaczyć jakiś wielki plan, tam nie wiem, przejeżdżają czołgi albo 1000 statystów, albo coś się dzieje, coś jest ekstra. To jest taka adrenalina, która jakoś nam towarzyszy. Pomijam, że jest mnóstwo też jakby stresów i jakichś emocji.